Witajcie. Wpadłem dzisiaj na pomysł, że nagram taki spontaniczny odcinek z oceniania Waszych składów w FIFI Mobile 21, ale zanim to najpierw, króciutkie ogłoszenia parafialne. Liga Polish Fighters L2 ogłasza kolejną turę rekrutacji do Ligi. Co trzeba zrobić? Wymaganie, żeby dostać się do Ligi, to co najmniej 122. Overall. Ja wam naprawdę polecam tą ligę, bo jest fajna atmosfera. Wiem, że jest sporo zwycięstw w drodze do Hulita, ale co najważniejsze, jak możecie zobaczyć, liga obecnie jest w top 400 na świecie w rankingu, a to oznacza, że za zwycięstwo dostaje się 225 perków. A to jest naprawdę bardzo ważne obecnie, bo wyszły te nowe perki, wiadomo. Trzeba robić overall, trzeba robić zgranie, także wam naprawdę polecam. E, miejsc wolnych jest, ja, jest aż 8, także każdy z was, kto będzie chciał, e, dołączy. Kto chce, niech pisze do mnie na priv, na messenger'a. Trzeba mieć 122 overall, 160 zgrania, także polecam. A dzisiejsze ocenianie zacznę od Ewy. Wiadomo, dziewczyny mają pierwszeństwo. No, i tutaj taki składzik Ewa wysłała. Można powiedzieć włoski, bo większość piłkarzy z Ligi Włoskiej. Poza oczywiście ikoną Prime Beckham'a. No i Nojerem, ale za tego Nojera to nie wiem, czy ty robisz Donnarumę pewnie teraz Karni tak mi się wydaje. No, tak. także ja bym tylko tego Nojera wybrał. Wymienił na na Rumę i, i tyle, bo składik naprawdę spoko. Także, Ewo, życzę Ci powodzenia w dalszej rozbudowie tej drużyny, bo wygląda naprawdę świetnie i na razie bym tutaj nic nie zmieniał. Drugi jest Kamil, który ma 110 overall. Skład się nazy nazywa Potęga Wisły. No chciałbym naprawdę bardzo, żeby tak było. No i 110, taki składzik może nie początkowy, ale co tutaj bym wymienił? Wymieniłbym na pewno parę stoperów, bo tem Stons i Basham na obecny moment gry to już jest taki drewniany trochę duet duet tych stoperów. Ich w pierwszej kolejności bym wywalił. Na kogo? Najlepiej na, na jakiś masterów z, z kapitanem. No nie wiem, nawet Marcelo. Yy, już no on stani, tak? Czy coś w tym stylu. A tak poza tym, to je, na 110 to, to nawet spoko składzik. Także lecimy dalej. I tu już jest naprawdę wypasiony skład od Mateusza. 131 overall, który napisał. Poproszę o ocenę mojego składu. Zaraz zmienię formację na 4, 4 1 1 i na LM będzie ikona Barnsa z eventu. No, a więc y, widzę Mateusz, to jest kolejny przedstawiciel gangu Beckhama. Także tutaj Viera, Blanc, Kuman, Zanetti jako te ikony eventowe świetnie to wygląda. No, także tutaj będzie ustawienie 4-4-1-1, bo ten Under tutaj nie pasuje, ale on oczywiście przejdzie jako RM normalnie. A Bailey będzie wywalony i w niego zamiast niego będzie Barnes, także wygląda myślę to tutaj naprawdę spoko. Nic oprócz tego bym nie zmieniał. Jakbyś tego Bruno miał nieulepszonego, to myślałbym, żeby go wywalić. Ale jak już go zrobiłeś na setkę, to on może być. Także świetny naprawdę skład. No i lecimy dalej. Przemysław Overall 119 na LM planuje dać Barca, a więc kolejna osoba, która robi Barca z Karnibolo. Ja na przykład nie będę robił, bo nie gram tej formacji. Na Nagieka Donna 98. A za Bruno, Bruno będzie kaka Prime. O, kaka Prime. Myślę, że dobry tutaj wybór. Także możecie już sobie zwizualizować w głowie, jak będzie ten składzik przemka wyglądał z, tą, z tym kaką, donną i barnesem. Może bym tu jeszcze Lozano wywalił, ale ten Lozano to chyba jest po to, że on ma tego samego. Busta co Barnes, także on może tutaj być. Także w pierwszej kolejności może bym Dejonga wywalił na kogoś, albo Runeja. Runej, no wiadomo, on jest darmowy, ale nie jest zbyt dobry, tak? Brakuje mu albo wzrostu, albo mu brakuje szybkości, bo siłę strzałów to on ma nawet całkiem spoko, ale jakby ten Runej był trochę wyższy albo szybszy, to byłby naprawdę niezły, ale póki co może zostać też trio, trio obrońców naprawdę spoko. Także fajny składzik. I kolejny skład. Znowu 119, tym razem od Fabiana. I to jest naprawdę bardzo ciekawy skład, ponieważ jak Fabian napisał, planuje robić cały skład z LFC. Zmienię wtedy formację na 4-4-2. Odbiorę Barnsa i kupię Salaha 94. W przyszłości odbiorę Dalglisza i Oena i Prime. O, także świetnie to będzie wyglądać. Ten, ten Salach, właściwie, no, to jest dobry wybór na, na pozycję RMA. W poprzednim tym składzie od Przemka właśnie zastanawiałem się, kogo by tu dać na RM. Nie, no, Lozano jest spokojny. Salach byłby na pewno lepszy, ale nie wiem, ile on tutaj kosztuje. Cały składzik z Liverpoolu. Świetnie to naprawdę wygląda. Ja wiem, że w obecnym roku, w obecnych czasach, ciężko jest być kibicem Liverpoolu. Ale życzę Ci, Fabianie, żebyś dalej miał chęć rozwijać tą drużynę, żeby rosła siłę. Szósty skład w tym odcinku od mojego imiennika Adriana, który napisał: Wiem, Słaby jestem. Czy ja wiem, czy jesteś słaby? 104 Overall. Nie wiem, jak długo grasz w tą edycję, ale składnik taki początkowy dosyć mocno. Ale jak na 104 Overall, to, to niektóre karty masz nawet dosyć takie, powiedziałbym, spoko nawet do grania. Co do osób, które mają mniejsze Overale, to polecam Wam grać w FIFA Mobile. Polecam wam robić eventy chociażby teraz. Grając codzienny event Carnival, możecie odebrać na spokojnie karty 98. Najlepiej według mnie wziąć na bramkę Donnarumę. Według mnie to jest najlepszy wybór, bo ten bramkarz wiadomo, on będzie najdroższy, będzie na pewno z 10 milionów kosztować. Także odbierzesz sobie Donnarumę, sprzedasz go za 10 milionów, kupisz sobie za to z 10 masterów do, do swojej drużyny, albo chociażby z 5 masterów, ale jakichś takich lepszych i, i wzmocnisz swój skład. Także dla tych początkujących graczy polecam Wam przede wszystkim grać eventy, żeby robić te lepsze karty. No i się nie poddawać, bo w przyszłości będą eventy, w których będą coraz lepsze karty z overallem powyżej 100. I będą też karty z już arankapami, e, jak to było w poprzedniej edycji. Także każdemu z Was polecam grać dalej w FIFA Mobile, nawet jak jesteście graczami początkującymi, nie macie jeszcze setnego overala. A my tutaj lecimy. Składnik 129 od Marcina, a więc kolejny e, z gangu Bekama, który napisał: Na bramce będzie Donnarumma na RW William. A na ST zalewego, może byś kogoś polecił. Zastanawiałem się nad Jezusem i Marcjalem. Od razu Jezusa bym ci tego Gabriela Jezusa odradzał, bo ja go miałem w składzie, mi się nim źle grało, nie wiem czemu. Jakoś w tym w pojedynku Gabriel Jezus, Toty, Mbappé, Mbappé wypadł lepiej i Mbappé zostawiłem mu w siebie. Także ja bym tutaj ci Marsjala polecał, on już ma 98. Wiadomo, on ma dosyć słabego skilbusta, bo on ma albo Shottinga, albo tego drugiego Target ma, Nie Target ma tylko no jakoś tak, ale widzę, że ten Marsjal ma tego samego skelbusta, co albo Lewandowski, albo Ronalda. Ty już masz je ulepszone na albo 11, czy 12 overall. Także ja bym ci tego Marsjala polecił, bo mimo tego, że on ma słabego skillboosta, to on ma dosyć fajne statystyki i ja nim oczywiście nie grałem, ale wydaje się być nawet spoko. Jeżeli ktoś z was nie podjął decyzji, że, że idzie w, w finishinga albo second a to Marciala mogę wam na pewno tutaj polecić, także naprawdę spoko składzik. No i tutaj mamy skład 120 od Stacha, który napisał, że po evencie będzie miał 124 także fajnie to już naprawdę wygląda kogo bym tu wywalił ja bym ci tutaj najsłabsze ogniwo czyli chyba chyba tego Bruno Fernandeza bym wywalił mimo wszystko to ty bym mógł zostać a potem to już tym bardziej trzeba byłoby go wywalić na, na ten moment ale nie napisałeś, kogo ty robisz w Karnibalu. Czy, czy ty robisz Donarumę, czy, czy może robisz dybale, tak? Ale jak robisz dybale, to nie dybali, to ty nie robisz, bo, bo dybala by w ogóle nie miał zgrania, bo Wardy jest z angielskiej, ci są z hiszpańskiej ten jest z portugalskiej, to dybala w ogóle bym nie miał zgrania. To nie ma sensu. To już bardziej ci polecam iść pod po tego Donarumę. Wiadomo, a za Bruno to bym ci polecał Hagiego. Ikonę Hagiego. Ja sobie go teraz zrobiłem do swojej drużyny. I powiem Wam szczerze, ten Hagi jest naprawdę spoko. Tylko musicie go zrobić na co najmniej 95 overall i staj się wtedy kocurem. Także Wam, także Tobie polecam. 129 overall od Grzegorza, który napisał, że na GK będzie Gigi, a kam. Kaka będzie za 4 tygodnie. Oczywiście chodzi tu o ikonę Prime. No i za tego Bruno Fernandeza Kaka naprawdę genialny wybór, bo, bo Bruno pewnie większość z was grała Bruno. Ta karta Toty nie zachwyca. Brakuje mu 3 shot powera. Kaka jest idealny. No za cztery tygodnie będzie. Podobnie jak u mnie, bo Trochę te ikony olałem i, i bym pewnie już teraz odbierał w przyszłym tygodniu ikonę, a tak będę dopiero tą prime'kę miało za miesiąc. No ale twój skład Grzegorzu wygląda naprawdę potężnie. Na środku obrony masz Sergio Ramosa i Markiniosa. Marginio, oni chyba nie mają kapitana, a Markinga, także ty podjąłeś decyzję, że idziesz w Markinga. Tak mi się wydaje. Także oni chyba są spoko. Zambrota, Davis, Sidorf, Samu Castillejo, Ronaldo, Ronaldini, oczywiście. No, świetny składzik, także życzę Ci powodzenia, żeby szedł w górę. Skład 112, ekipa Jarciego, który napisał: Co byś zmienił? Liczy się tylko Serie A w tym sezonie. No, kolejny gościu, który idzie tutaj. W seria, to nie wiem, kogo ty robisz w karnibalu, ale wydaje mi się, że najprościej iść po Normę. Także tutaj bramkarza już będziesz miał 98 na dłuższy czas. I tutaj widzę, że Makini masz w środku pola. Nie wiem, jakie on ma statystyki, nie zgłębiałem się w to. Środek, środek obrony: Kulibali Acerbi. Tam chyba z Ligi Włoskiej jest ktoś lepszy, tak mi się wydaje. To mógłbyś kogoś tu wsadzić. Za Kalabrię to bym chyba na RBK dał ikonę Zambrotty. On jest Włochem, ale on jest chyba z Ligi Włoskiej, tak mi się wydaje. Ten Zambrotta to, to jest nawet całkiem spoko. Też w tym odcinku ktoś go miał właśnie w składzie tego Zambrotta, także mogę ci go polecić. No i z Ligi Włoskiej z Karni to. To na pewno ci polecam jeszcze Dybale tego 98 kupić sobie do składziku. No ale ty kurde, nie masz. Nie grasz na pozycji kama. Grasz 4-2-4. Wiesz co? Ja bym ci polecił zmienić formację na 4-3-3 atak. Tylko żebyś musiał wtedy zrezygnować z któregoś z dwójki, dwójki napastników albo Zoli, albo Szewczenki. Wiem, że możesz być przywiązany do tych piłkarzy i możesz nie chcieć ich zmieniać, ale no tak ci po prostu radzę, że gdybyś zrobił 4-4-3 i dał na kama tego Dybale 98, to wydaje mi się, że grałoby ci się lepiej. Także to są takie sugestie ode mnie. Składnik przedostatni w tym odcinku 123 od Kuby, który napisał: Nie wiem kogo robić w Karni i jaką ikonę Prime odebrać? Kaka, Owen czy Hero? Kurde. <laughs> Ale żeś mnie o Holender zabił tym pytaniem. Którą Prime odebrać? Kaka, Owena czy Hiero? Wszyscy trzej są naprawdę bardzo dobrzy. Hiero to jest środkowy obrońca. Ty masz Blonka i Kumana. Ikony eventowe. Ty, ty w ogóle masz yy, sześć ikon eventowych w składzie. To świetnie to wygląda. Prawie całą obronę. Szkoda, żeś tego yy, Erbeka tego nie zrobił. Nie Zambrotte, tylko Zanettiego, bo Zanettiego dało się za gemy odebrać. Szkoda, że go nie zrobiłeś, bo by wtedy genialnie to wyglądało. Ale widać, że ty chyba masz taki pomysł, żeby w tej edycji iść w cały skład ikon yy, eventowych. I chyba nie tylko ty, bo widziałem już kilka osób, które Robi takie składy. Całkiem fajnie to wygląda. A co do tych ikon Prime, to Kaka, Owen czy Hero wszyscy są dobrzy. Ja bym Hero jednak nie robił, bo to jest środkowy brońca. Lepiej mieć Primekę, której używasz, a więc albo iść w Kakę albo w Oena. Zarówno jeden, jak i drugi, by się bardzo tobie sprzedał. Wiadomo, Owen, Owen jest napastnikiem i go będziesz miał w swojej drużynie. Ale w przyszłości może, może wyjść jakiś event, gdzie będzie ikona Prime znowu napastnika do zrobienia. Natomiast kaka jest na pozycji Cam. Ja bym poszedł w kakę, ale musisz podjąć tą decyzję, czy idziesz w kakę. Bo jak odbierze, odbierzesz kakę, to już wtedy będziesz skazany na to, żeby do końca edycji grać formacją z pozycją kam. Jak odbierzesz Ołena, to oczywiście to, to jest takie płynne, bo ST jest praktycznie w każdej formacji, a w niektórych, jak w tej, którą masz teraz, są nawet y, dwaj estecy. No także to jest decyzja do ciebie. Albo odbierzesz Owena, albo kakę. Kogo wolisz? Obydwaj są zajebiści po prostu. A w Karnibalu to oczywiście na brameczkę sobie Donnarumę walniesz. I ostatni składzik od mojego imienika Adriana 134 overall. A więc już to naprawdę mega wygląda. Właściwie wszyscy piłkarze zrobili na setny overall, 101 nawet. Pomocnicy i napastnicy oczywiście, bo. Bo defensywa, ten exp jest dosyć drogi. Ale jak widać po liczbie końców to ciebie na to stać, żeby tutaj ich ulepszyć. Kogo bym zmienił? Oczywiście nikogo. Ten składnik można spokojnie podziwiać, można trenować. Możesz spokojnie tych obrońców trenować, żeby zrobić ich na setkę. Ja bym tak zrobił właśnie, jakbym tyle końców miał. No, a na bramkarza to oczywiście odbierzesz sobie Donna Rumę. Myślę, że najlepszy pomysł. Bo oczywiście staćcie na to, żeby Majnana nawet zrobić na 101, ale według mnie bardziej się opłaca tutaj odebrać po prostu tego Dziego i mieć już spokój. Także z mojej strony to tyle. Przypominam wam o tej lidze. Kto chce dołączyć 122 overall, piszcie do mnie śmiało. No i trzymajcie się na następnych odcinków. Cześć.